Pan zwrócił na początku uwagę na to, że my jako samorząd zawodowy wiemy, jaki profil mamy wykształcić absolwenta aplikacji, osoby kończącej aplikację. No wiemy, bo jest to ustawowo narzucone, bo ma to być osoba, która ma być gotowa do świadczenia pomocy prawnej, czyli do występowania w charakterze pełnomocnika, sporządzania opinii, projektów umów, decyzji i tak dalej. To jest jasne, natomiast pozostają kwestie niejasne, jakimi metodami to osiągnąć i z kim, to znaczy się, kogo dostaniemy na początku. Ja tutaj, pani dziekan, nie było na początku, natomiast ja na początku pozwoliłem sobie przypomnieć, że miałem przyjemność uczestniczyć nawet z panią dziekan w takich spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowujących wyniki egzaminów na aplikacje. Tak, gdzie uczestniczyli zarówno dziekani Wydziałów Prawa, jak i przedstawiciele samorządów zawodowych, radcowskich, adwokackich. I tam padło to pytanie, czy jest jakiś zespół koordynujący wymagania wstępne na aplikacje z programem kształcenia na studiach. To znaczy, żeby de facto, żeby ten student kończący studia był przygotowany od razu do egzaminu wstępnego na aplikację, a nie musiał chodzić na dodatkowe kursy dokształcające itd., itd. I odpowiedź padła negatywna, nie ma. A to wiąże się z tym problemem etapowości kształcenia, o którym pani dziekan wspomniała. To znaczy, ja pamiętam, może to było nieładnie sformułowane przez wykładowcę, już pominę jego nazwisko, ale na jednym z wykładów na pierwszym roku studiów usłyszeliśmy, proszę Państwa, nie ukrywajmy, to jest wykład, który ma służyć oddzieleniu ziarna od plew. No nieładnie to powiedział, no, ale w zasadzie oddał sedno, prawda? Znaczy ten przedmiot miał odsiać tych, którzy się nadają na prawników, czy nie, już na pierwszym roku, prawda? Ja może trzymając się tej nieładnej przenośni powiem tak, że Państwo macie nam odsiać diamenty, a my na aplikacji je będziemy szlifować, tak? Czyli powinniśmy dostać, no też nieładne określenie, ale absolwent studiów powinien mieć podstawową wiedzę z podstawowych dziedzin prawa, w zasadzie odpowiadających podstawowym gałęziom, i on ma być gotowy do podjęcia aplikacji radcowskiej, adwokackiej, komorniczej, notarialnej, albo do pełnienia funkcji dyrektora w przedsiębiorstwie, albo do pracy jako dziennikarz, albo dziesiątki zajęć zawodów, które może wykonywać. Natomiast naszym zadaniem jest już ukształtowanie go jako w moim przypadku pełnomocnika procesowego, radcy prawnego. I teraz jakimi metodami to robić? No na pewno nie może być tak, że program aplikacji będzie powtórzeniem programu studiów, a niestety to w tej chwili bywa i wręcz widać to w nazwach przedmiotów. Bo o ile rozumiem, że na studiach przedmioty mogą odpowiadać gałęziom prawa, uczymy się osobno prawa cywilnego, części ogólnej, prawa cywilnego zobowiązań, no to musimy sobie uświadomić, że przecież żaden klient nie przyjdzie do radcy prawnego z prośbą o pomoc w rozwiązaniu testu z części ogólnej prawa cywilnego, prawda? Czy napisaniu wypracowania z prawa spadkowego. On przyjdzie do niego z konkretnym problemem. Albo ma go reprezentować przed sądem w konkretnym procesie, albo ma mu pomóc wynegocjować umowę, albo coś innego zrobić. Ale żeby to zrobić, to on na aplikacji nie może być kształcony znowu na zasadzie powtórki, osobno część ogólna, osobno część zobowiązania, część ogólna i szczegółowa, tylko to nawet powinno być odzwierciedlone w nazwach przedmiotów. To powinno być prowadzenie sporów w sprawach gospodarczych, gdzie on niejako wyciągnięte przed nawias treści poznaje po to, żeby nauczyć się tego reprezentowania w procesie. I oczywiście powinien uczyć się, tutaj powinien być położony, o ile na studiach mamy ten podział wiedza, umiejętności, kompetencje, w zasadzie akcenty są dosyć równo rozkładane, to jednak wydaje mi się, że aplikacja powinna uczyć przede wszystkim... Być, a nie powinny być. Ponieważ, no, jeśli mogę się wtrącić. Dlatego, że po pierwsze jestem zwolennikiem 5-letnich studiów prawniczych. Pierwsze primo. Ponieważ uważam, że prawnik powinien mieć uniwersyteckie, szersze wykształcenie. Łączyć to, o czym pan profesor mówił, być i dżentelmenem, i mieć wiedzę prawniczą. Oczywiście studia prawnicze, moim zdaniem, powinny być tak ukształtowane, że w szerszym zakresie przekazywać wiedzę, w węższym umiejętności, ale umiejętności też, bo trzeba założyć, że ktoś po studiach prawniczych będzie stosował prawo w mniejszym, szerszym zakresie. W związku z czym on musi mieć wykształcone umiejętności, natomiast aplikacja powinna przede wszystkim kształtować umiejętności. Tu akcent powinien być położony. Ale tu jeszcze jedna uwaga, ponieważ mówiliśmy o naborze i aplikacjach. Więc po pierwsze studia 5-letnie, a po drugie, ja jestem zwolennikiem i jednolitego egzaminu na aplikację. To znaczy, że ten nabór powinien być po pierwsze limitowany i kontrolowany. Limitowany dlatego, że powinien być
skorelowany z potrzebami rynku. Nie można wypuszczać na rynek setek radców prawnych i adwokatów, kiedy wiadomo, że nie potrzeba. Oczywiście są tacy, którzy powiedzą, rynek zweryfikuje, dobry się utrzyma. Ale powracając tutaj do argumentacji pana profesora Cola, dobry się utrzyma, ale po wielu latach ten średni padnie i zmarnuje. Czyli dla mnie jest konkurencja, tak, ale zdrowa. W związku z czym to nie powinno być tak, że puszczone na żywioł. U nas jest ta tendencja, że idziemy od ściany do ściany. Albo w ogóle przymknięte, albo puszczone na żywioł dostęp do nabor. Od ściany do ściany, ale to nawet widać w tym wahadle trudności egzaminów, bo widać, że jak w jednym roku jest trudny egzamin wstępny, to w kolejnym jakoś taki łatwiejszy. Ale dlatego egzamin moim zdaniem powinien być jeden, który by uprawniał, on powinien być dwuczęściowy, to znaczy właśnie jeśli są testy, no bo one są, twierdzi się, obiektywne, łatwo wyważyć i tak dalej, ale ta druga część, tutaj nawiązuje do krajowej szkoły, druga część, która sprawdza umiejętności. I teraz obie części, a przecież wiemy, że nie na wszystkie aplikacje mamy dwuczęściowy egzamin. Ale wydaje mi się, teraz przechodzimy trochę takie szczegółowe, dotyczące bardziej metody. A pani Gabriela, widzę, że bardzo chce zabrać głos, a jeszcze nic nie powiedziała.